Cześć, tutaj JNK z kanału JNK Incognito. Dzisiaj kolejna wyprawa. Druga. Mam nadzieję, że będzie udana. Już jesteśmy na tym miejscu, o którym wam tyle mówiliśmy. Jest trochę widniej niż wtedy, ale czekamy tutaj, czekamy aż się ściemni. Czekamy na coś, co nas zadziwi dzisiaj. I będzie, mam nadzieję, strasznie, ale pozytywnie strasznie. No więc wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, znaczy budynku małego. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie. Znaczy ja chodzę sam. Widzimy na razie. Nic nie widzimy. Jakaś dziura w ścianie. Tutaj mamy Teja. Przybyłem, żebyś nie był sam. Tu mamy zewnątrz. Jeszcze przejdźmy do jednego pomieszczenia. To pomieszczenie jest moim zdaniem bardziej pojechane. Kolejna dziura w ścianie. Dziura w suficie. Co jest najlepsze, niedaleko koło domku, tego domku, powiesił się koleś kiedyś, który tutaj był stróżem. Tutaj było kiedyś takie drzewo, którego teraz nie ma. I tutaj właśnie takie rzeczy. Dlatego tu jesteśmy. Więc to było pierwsze pomieszczenie, w którym jesteśmy. I zaraz idziemy dalej. Cześć. Dzisiaj mamy latarkę. Chodźcie, zapraszam was do naszego następnego miejsca. Mały drinczek na odwagę, to jest muzyki. Boże, tylko żebyś się nie poparzyła. Nie wiem, co my tu robimy. Dobra. Jest dosyć... Ła! Jest ogólnie dosyć strasznie. Ta cała atmosfera mi się udziela, nie wiem jak wam, spójrzcie tutaj. Jakiś kojec, nie wiem na co to było. Dużo szkieł. Pien ostrość. Zapraszam was dalej, jestem tutaj przewodnikiem. Trochę zapomnianym przewodnikiem. Szczerze mówiąc, boję się tych drzwi po detekce. I one są co parę metrów, także... Coś mi przeleciało przed kamerą. Nawet nie strasz, proszę cię. Widzicie, to jest baraczek pod zapadnięciem. Proszę spojrzeć. Weź kamerę stopą, proszę. Tutaj wszystko cię zapada, także... Jest trochę mniej, że jest... Strasznie, także też wygodnie. Bezpiecznie. Przechodzimy dalej. No więc byliśmy właśnie w pierwszym baraku. Póki co nic się nie dzieje, mamy trochę stresik, ale jest ogólnie jest dobrze. A, te procenty wpływają na mnie pozytywnie. Nie boję się tak jak ostatnim razem. Naliśmy sobie na odwagę. No więc opuszczamy pierwszy barak, idziemy dalej. Idziemy dalej, zostały jeszcze dwa. Jesteśmy ogólnie już w lesie. Jak widzicie, jakieś drzewa. Jest też Kej. Przybyłem do was. I nasz gość. Dobra, ale wchodzimy i schodzimy tą drugą drogą. Powiem wam tak. Jest lipa. Jest lipa, bo to miejsce najbardziej mnie przeraża z tych wszystkich, do których... Jak widzicie, Kej jest spocony. I w ogóle jest... Nie wiem, co się dosyć stanie. Strasznie. Dobra. Kurwa, jeszcze tym flaszem sobie walnąłem po oczach. No to świeć i walimy. No to ja nie idę pierwszy. No idziesz obok, no. Agata. Bez imion. Świeć! Bo mi się flash wyłączył. To jest jakiś znak, żeby tu nie iść. Nie wiem, czy już widzicie, czy jeszcze nie widzicie. Wchodzimy właśnie pod górkę.
Przejdź do góry. Też trochę pokichany. Mamy tutaj krety. Jest to nasza krypta, która naprawdę... Czekaj, złapiemy ostrość. Przyświeć do góry. No i jesteśmy tutaj. Ogólnie to jest zamurowane, to jest dość duży grobowiec. W nocy nikt tu nie przychodzi. Tylko jak coś po stronie ludzie, tacy jak my. Przykładowo. Mogę sobie zrobić ujęcie na tle tej krypty? Możesz sobie zrobić ujęcie na tle. Okej, okej. Żeby nie było później, że ja tu nie byłem. Byliśmy tu wszyscy. Byliśmy tu wszyscy razem z kamerzystą. Ojej. Nie wiem, co tu się stanie. Wejdźmy dalej, no. Wow, świetlik. Świetlik. Kurwa, mam dziwne wrażenie, że ktoś nas obserwuje, ktoś za nami idzie. Jesteśmy tutaj. Dobra, zrobiliśmy to zakichane ujęcie, które chciałeś. Idziemy stąd. Idziemy stąd tamtędy. Idziemy tamtędy? Nie, ja idę pierwszy. Na prawo. Okej, idzie przodem. Ja idę przodem. Zacząłem się trochę bać. Ła. Zacząłem się trochę bać. Powiem wam jedynie tak. Jak na razie się widziałem kuń świetlików. No. Które jeszcze bardziej mi przerażają, bo nie wiem co to. Ale jest, Jestem cały spocony. Jest, Jestem cały spocony i nie wiem. Kurwa, nic nie wiem po prostu. Dobra, no to... znikamy stąd. Także idziemy, ale nie będziemy biec tak jak ostatnio. Kurwa. No więc to była druga część pierwszej wyprawy, już w sumie teraz udanej, bo byliśmy, zrobiliśmy i nagraliśmy, co byliśmy mieliśmy tam, nagrać. Gdzie chcemy, byliśmy w tych najstraszniejszych miejscach. Nie wiem, całość, jestem spocony, leje się po prostu ze mnie koszulka do prania. No, więc... No nie wiem, podsumowując, może coś się nagrało, może się nic nie nagrało. Podsumowując, parę ujęć było takich moim zdaniem udanych. Zobaczymy, nie... zobaczymy co będzie dalej. Więc na razie, żegnamy się z wami i... Cześć, trzymajcie się.